Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Są takie dni w ciągu roku, kiedy w szczególny sposób serce ciągnie w rodzinne strony, ale także i na groby, żeby odwiedzić groby bliskich. Tutaj jestem na grobie Walerii, Aloizego, czyli moich dziadków ze strony taty, żeby się za nimi pomodlić. Jest już tutaj, odszedł do wieczności stryjek Jan. Wieczne odpoczywanie radzi mi dać Pania, światłość wiekuista, niechaj mi świeci na wieki wieków. Amen. Tak, dzień dzisiejszy, między innymi pogoda sprzyjająca, tak pomaga wspomnieć na tych wszystkich, których tutaj mamy na cmentarzu, z którymi się przeżywało wiele lat. Żeby również o nich pamiętać, żeby za nimi się pomodlić, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, na światłość wiekuista, niech im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista, niech im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista, niech im świeci na wieki wieków. Amen. Tu jest główna aleja, także tak widać jakieś roboty też są przy jakimś grobie. Tu jest tak kierunkowskaz do grobu Stefanii Łąckiej. O, jak ktoś pierwszy raz idzie, to jest takie ukierunkowanie niedaleko tam właśnie, jak te jesiony rosną. Ale tu przychodzę, żeby stanąć u grobów najbliższych. Księdza Mazura Franciszka, tego pamiętam. Natomiast Mieczysława Mamulskiego już nie pamiętam. Księdza Piotra Halaka to tylko z opowiadania. Zmarł w 1931, jest tam, tak. No i ksiądz Stanisław Kurek, który mnie uczył religii. Mój proboszcz, który mnie ochrzcił, to też tutaj za nich. Wieczne odpoczywanie radzi im dać, Panie, światłość wiekuista. Niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Ta figura Pana Jezusa. Na grobie księdza Piotra Halaka. Wymowny pomnik. Jeszcze po tej stronie do rodziców, którzy tutaj spoczywają, niedaleko sąsiedzi, rodzina Dudków, a tutaj jest tato i mama. Tak. Są takie dni, że o rodzicach w szczególny sposób się pamięta. Dzisiaj jest taki dzień. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, światłość wiekuista, niech im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie,
światłość wiekuista, niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Żeby nie mnożyć nagrań, to może jeszcze parę kroków do Stefanii Łąckiej. Dwa dni temu w Tarnowie, w kaplicy seminaryjnej, odbyło się zakończenie procesu na szczeblu diecezjalnym, przygotowującym do procesu beatyfikacyjnego. Dokumenty zbierane przez kilka lat zostały przetłumaczone na język włoski i przesłane do Rzymu, do Watykanu. Jesteśmy tutaj u grobu, grobowca rodziny Łąckich, w którym spoczywa również świętej pamięci Stefania, nauczycielka, tak jak tu czytamy, urodzona 6 stycznia 1914, 8 lutego 1946 roku zmarła więzień obozu. Oświęcimiu, szlachetna postać niosąca pomoc i pociechę współwięźniarkom. Człowiek o wielkim sercu i dobroci zgasła w kwiecie wieku jako ofiara hitlerowskiego terroru. Bogu, ojczyźnie, człowiekowi. Liczne kwiaty, znicze przypominają, że pamięć o Stefanii ciągle jest żywa. Wszystkim, którzy tego nagrania słuchają, oglądają, błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I jak jesteśmy tu u grobu Stefanii Łąckiej, módlmy się o znak od Boga potwierdzający jej świętość. A tym znakiem zwykle jest cud za przyczyną kandydatki na ołtarz. Akurat wydzwania dzwon godzinę południową. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Za zmarłych wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.